Są nawet ludzie, którzy łamią wszelkie granice i wszelkie sakrum, takie jak na przykład rodzina, i powołują się między innymi na nazwisko twojego taty. Czy do ciebie trafia ten hejt i szczególnie ten związany właśnie z rodziną, która powinna być jednak tym sakrum? Pięknie powiedziałeś sakrum. Uważam, że tak, że rodzina powinna być sakrum. Co ja jestem człowiekiem i mogłabym teraz powiedzieć i udawać, nie, w ogóle mnie to nie boli, nie czytam tych komentarzy, staram się tylko pozytywnie gdzieś nastawiać samą siebie do pracy, bo wtedy gdzieś się rozwijam. A jak czytasz takie negatywne komentarze, to cały czas gdzieś to cię boli i czujesz, że nie możesz do końca pokazać siebie w najlepszej wersji. No nie wiem, jakby to powiedzieć, staram się jak mogę, ale jak ktoś mnie nie lubi, to nie lubi i też to szanuję. I uważam, że na tym polega też demokracja i o to walczyli nasi przodkowie. I twój mąż walczy teraz. I mój mąż walczy i mój tata walczył. I na pewno rzeczywiście wracając do tej rodziny, najbardziej boli to, jak ktoś mówi, że dzięki mojemu tacie, bo mój tata był tak daleko od tego show biznesu. W ogóle nie miał nic wspólnego z tym. I wręcz myślę, że by mi bardziej przeszkadzał niż pomagał, jakby żył, więc to trochę boli, bo to jest takie przykre, bo to jest osoba, która już też sama nic nie może powiedzieć, a jakby mój tata miał mi pomagać, to już bym dawno nie wiadomo kim była tak naprawdę, bo nigdy mi nie pomagał i dlatego sama sobie musiałam tak kuć drogę swojej pasji, nie do sukcesu, bo nigdy o tym nie marzyłam. Nigdy. To nie było moim marzeniem. Może tak głupio brzmi, ale naprawdę nigdy nie myślałam o tym, o, chciałabym być sławna. Naprawdę nigdy to nie było moim marzeniem. Ja sobie pichciłam nóżkami na sali, uczyłam się spokojnie Szekspira i robiłam rzeczy, które kocham. I tak jakbym nigdy, ty byś mnie nie znał i miałbyś nie zobaczyć, cały czas bym to robiła w domu, bo po prostu kocham to robić. Więc, znowu reasumując to pytanie, bardzo szanuję każdą krytykę, tylko pamiętajmy o tym, żeby ładnie ją formułować, bo człowiek jest człowiekiem i wszyscy jesteśmy ludźmi, żyjemy na tej kuli ziemskiej razem i staramy się sobie pomagać i ja bym nigdy nikomu niczego brzydkiego nie powiedziała, często też coś mi się nie podoba, jak ktoś robi, ale mówię, nie do końca mi się to podoba i tyle.